W trakcie obecnego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Klubu Platformy Obywatelskiej, która ma na celu znieść nierówność w dostępie do sprawowania urzędów publicznych. Chodzi tutaj o osoby niepełnosprawne. Obecnie obowiązującym porządku prawnym każda osoba, która ma orzeczoną niezdolność do pracy, brak możliwości do samodzielnej egzystencji, nie ma możliwości wykonywania mandatu wójta, burmistrza, prezydenta. Komisarz wyborczy wygasza automatycznie taki mandat. Nie ma możliwości również taka osoba odwołania się do sądu. A wiemy przecież doskonale, że szereg osób niepełnosprawnych wykonuje swoje czynności zawodowe, życiowe w sposób bardzo dobry, w sposób, który również będzie z korzyścią dla samorządu terytorialnego. Kolejnym przesłaniem tego przedłożenia jest możliwość szybkiego wygaszenia mandatu wobec osób, które rzeczywiście utraciły możliwość wykonywania takiego mandatu, z zachowaniem prawa do sądu. Odbędzie się to w taki sposób, że nie ma możliwości, nie ma zagrożenia naruszenia praw konstytucyjnych osób. To sąd, sąd administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny będzie decydował o tym, czy dana osoba może w sposób samodzielny, bez ryzyka dla prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego pełnić taką funkcję. Pełne prawa polityczne dla niepełnosprawnych to jest główne przesłanie tego projektu.